2008 roku opublikowałam w Tygodniku Powszechnym tekst opowiadający o Rumunie, Klaudiu Króliku, który był podejrzewany o kradzież pieniędzy z bankomatu. Osobą, która miała być okradziona, był sędzia. Klaudiu Królik uważał, że jest niesprawiedliwie oskarżony. Został aresztowany i w areszcie rozpoczął się jego dramat. Głodował. Jego strajk głodowy trwał bardzo długo i w efekcie tego strajku głodowego Klaudiu Królik umarł. Ta sprawa odbiła się w Polsce, ale również na świecie szerokim echem. Został m.in. zdymisjonowany minister spraw zagranicznych Rumunii i jest ona wciąż na pewno ważna i aktualna. Mam nadzieję, że nie dojdzie do czegoś bardzo podobnego, ale wiemy, że sytuacja w polskim więziennictwie jest wciąż zła. Mówią o tym rozliczne raporty i na pewno wiele należy poprawić.